na chwilę czasu na to, aby odpocząć. Ja za chwileczkę tutaj poproszę zawodniczki najmłodsze. Dobrzyńska Justyna. Zapraszam. Bednarska Olga. Jest? Dobrze. Bajur Marta. Martyna Syroka. Witam wszystkich bardzo serdecznie na drugich otwartych mistrzostwach gminy w pływaniu. Mogę powiedzieć tak, jestem bardzo szczęśliwa, bo w dzisiejszych zawodach bierze udział ponad 120 osób. Biorą udział dzieci i młodzież z terenu całego powiatu nowodworskiego, bo mamy przedstawicieli gminy Stegna, Szczutowa, Nowego Dworu Gdańskiego, gimnazjum sportowe w Nowym Dworze, więc liczba uczestników jest znaczna. Jest to naprawdę bardzo ogromny sukces. Dzieci pływają wspaniale. Widać, mam tu przy sobie trzy wspaniałe zawodniczki. Na pewno osiągnęły wspaniałe wyniki. Przede wszystkim chciałam bardzo podziękować, jeżeli mam taką okazję, Romanowi Gajkowi i panu Brzeskiemu za ufundowanie nagród, udostępnienie basenu, który umożliwia nam promowanie tej wspaniałej dyscypliny sportu. I Marcina Kowani. Pierwsza sesja w Kamieńskiej.
objęła patronat tej imprezie i jest dzisiaj na podsumowaniu, wręczając nagrody, pani wójt gminy Stegna, pani Ewa Domska. Brawo! Z czasem 22:64. Reprezentantka ze szkoły w Jantarze, Barbara Koźlik. Brawo! Proszę, co dla ciebie? Gratulacje. Miejsce drugie, drugi Franciszek. Ale Tudek z Marzęcina. Reprezentant z Drewnicy, Piotr Woźniak. Halo panowie, tu na mnie proszę spojrzeć. O, brawo. Miejsce drugie, Miko Szebo. Brawo! Zuzanna Suska. Brawo! Miejsce trzecie, Karol Konat Jantar. Gratulacje. Miejsce drugie, Filip Kawtkowski ze Stegny. I zwycięzca, reprezentant szkoły podstawowej numer 1 w Talentworze Gdańskim z czasem 17:27. Antoni Szczotka. Drugie miejsce, reprezentantka ze Stegny, Maria Szul. I zwyciężczyni reprezentuje szkołę podstawową w Jantarze z czasem 46:57, Zofia Kaczorowska. Zosia. Miejsce drugie, Łukasz Mróz, Stegna. I zwycięzca z Mikoszewa z czasem 43:04, Maciej Malicki. Martyna Kowalik. Brawo! I zwyciężczyni z czasem 37:66. Słyszałem od trenera, że uprawia pięciobój nowoczesny. Reprezentantka z Kmiecina, Gabriela Kucaba. Brawo! Czy to prawda? Prawda. Nikodem Stok Kmiecin. Miejsce drugie, kolega ze szkoły, Damian Szalczewski. I zwycięzca z czasem 41:19, reprezentant ze Szczytowa, Maksymilian Kamiński. Aleksandra Górska, szkoła podstawowa numer 1 na Wydwór Gdańskich. Koleżanka ze szkoły, Aleksandra Serkis. Szkołę w Mikoszewie,
czasem 44-84. Julia Łabuda. Brawo, Julia! Filip Godlewski, Szkoła Podstawowa nr 1, Nowy Dwór Gdański. Miejsce drugie, kolega ze szkoły, a może i z klasy, nie wiem. Szymon ze szkoły. Szymon Ciechanowski. Miejsce drugie. I miejsce pierwsze. Z czasem 45-34. Reprezentant z Mikoszewa. Dominik Rudziński. Ponad minutę.